Jak to Golda? Nie, ja bym chciał tą z tą misją, nie? Wiesz, 10 tysięcy expa, no to akurat tutaj, bo tu 19 trzeba, nie? No to tu 9 tysięcy, tak, jak to się mówi, tradycyjną drogą, a reszta... A reszta za to... Ale leci, wow. To musiał poczuć. Wróg nas widzi. To musiał poczuć. Mam go na celowniku. Do strzału. To trochę bez sensu, bo takie rzeczy to powinni dawać za darmo w święta. Zacznijmy od tego, że przecie na nowy rok to jakiś czołg powinni dać, bo wyglądają. Dawali. Ale mi chodzi poza tym, eventowym. Ładowany i gotowy.
Ej, no już mnie chyba piąty raz rzuca na port śnieg. Już nie mogę patrzeć na tą mapę. Mam nadzieję, że teraz jakieś będą jeszcze przeceny w tych Deals of Christmas, czy jakoś tak się to nazywa. Ale nie, ja mówię Xbox Live, gry, a nie czołgi. Nadciąga nieprzyjaciel. Musimy go zniszczyć lub zająć jego bazę. Jedziemy. No, nie wiem, czy Fallouta kiedykolwiek połatają, powiem ci. No, pewnie tak. Ładowany i gotowy. Mam go na strażniku. Wróg patrzy prosto na nas.
Ja właściwie żadnego premiowego nie kupiłem. No nie kupuj takich gier, tylko kupuj te, co są dobre. Ja wiem, Wiedźmin na przykład wydaje mi się, że na łanie dobrze chodzi. A to... Nie wiem, ja czekam na chyba, aż trochę będzie jakaś okazja na Destiny. Może. Mówisz? No a teraz za darmo jeszcze jest ten cały Neverwinter. Bardzo dużo znajomych gra non-stop w to. No. No, tam ja bym powiedział, że czołgi to no bez premki się nie da, to fakt. No nie da się, nie da się. Nie no, nie mówię, że się nie da, ale no, tak logicznie rzecz biorąc, jak chcesz mieć dużo czołgów w garażu, no to się nie da. To zależy, da się, jeśli chcesz mieć jeden czy dwa czołgi w garażu. Nie da się, jeśli chcesz mieć, powiedzmy, 30 czołgów w garażu. Nie, ja DLC, nie. Jak już coś, to co najwyżej jakąś goty edycję. Cel namierzony. Wykryto wroga. Nie, ale ja tak nigdy nie kupiłem. Załadowany. I gotowy. Cel namierzony. Straciliśmy gąsienicę. Czołg unieruchomiony. Wyszłeś masło, przeciwnik oberwał. Zawieszenie naprawione. Ruszamy. Wróg nas widzi. Nie no, Battlefield to muszę przyznać, że dlatego ten EA Access wydaje mi się, jak już chce się w tego Battlefielda, to ten EA Access jest lepszy jednak. Wziąć sobie na rok za 8 dych i tyle.